Okej, okay. Do zobaczenia, dziękuję, do widzenia. Dzień 22 naszej kochanej kwarantanny. Albo to był 23? Już przestałem liczyć. U mnie to i tak się zlewa w jedną długą całość. Od kilku dni mamy elekcje. Są całkiem spoko. Może jednak nie jesteśmy całkiem straceni, jeśli chodzi o naukę. A że teraz nie mam nic do roboty, to postanowiłem coś nagrać. I w sumie to nie robiłem takiego gadanego filmiku od jakiegoś czasu. Trochę minęło. A teraz faktycznie chcę coś pokazać. Otóż kupiłem gimbala. Czym jest gimbal, zapytacie? Otóż tym. A co ono robi, zapytacie? Już tłumaczę. Gimbal to taki elektroniczny statyw. Ma trzy osie, prawo-lewo, obrót i góra-dół. Ramiona, na których jest kamera posadzona, są połączone motorami, które wspólnie pracują tak, aby wyeliminować jakiekolwiek drgania i wstrząsy z nagrań. W skrócie po prostu stabilizuje obraz. Gimbal, który ja wybrałem, to Zhiyun. Nikt nie wie, jak to się wymawia. Weebill S. Mam go już prawie od 4 miesięcy i nagrywanie nim zmienia trochę wymiar tego, co robię. I fajnie się przy tym bawię. Ale co tak właściwie można nim zrobić? Jak? Jeśli zauważyliście jakieś wstrząsy w nagraniu, to dlatego, że mój aparat teoretycznie nie jest wspierany, jeśli chodzi o tego gimbala. Jest to bardzo prosty aparat, idealny dla początkujących i moja teoria jest taka, że jest po prostu za lekki. Gdyby dodać na gimbala więcej wagi, można by wyeliminować te minimalne wibracje. A skoro już przy wadze jesteśmy, to przy gimbalu ważne jest to, ile może on udźwignąć. Ten gimbal przez samą firmę jest reklamowany jako malutki gigant. Może on unieść 3 kilo. 3 kilo! Jak się uprzecie i dobrze go zbalansujecie, to możecie nawet wsadzić Canona C502. Czego nie polecam, ale jest to możliwe. Ja wykorzystuję mizerne 700 gram z masy, którą potrafi unieść gimbal, więc moja teoria może być prawdziwa. Jak wspomniałem wcześniej, gimbal jest dosyć mały. Po złożeniu jest mniejszy niż kartka A4, co sprawia, że jest dosyć mobilny i mieści się do większości plecaków. Łatwo się go rozstawia i jesteście gotowi do akcji w niecałą minutę. Ważną rzeczą dla wielu są tryby nagrywania, a jest tu je kilka. Pierwszy, pan follow, czyli podążanie za osią prawo i lewo. Gimbal nie będzie zmieniał wysokości ujęcia ani obrotu, tylko będzie podążał za tym, jak ruszamy się w prawo i w lewo. Przełączając ten sam przycisk, wchodzimy w tryb lock, czyli zablokowany. Nieważne co zrobimy, zostanie cały czas w jednym kierunku. Nawet można go obejść. Na głównej ściance mamy przycisk POV. Uruchamia on tryb POV. Ten tryb pozwala na dosyć ciekawe ujęcia, bo naśladuje on ruchy w każdej płaszczyźnie. Można kręcić pod kątem, można kręcić góra-dół, można zrobić wszystko. Możliwości są nieograniczone. Ale jeśli chcemy naprawdę się kręcić, to musimy wcisnąć przycisk POV dwa razy. Wtedy wchodzimy w tryb Vortex. Używając joysticka pod ekranem możemy kontrolować kręcenie. Daje to całkiem fajny efekt. Wracając na boczną ściankę, mamy przycisk Function i uruchamia on tryb Go. I szczerze nie nagrywałem nim dużo, bo w tym trybie gimbal podąża za nami i w płaszczyźnie prawo-lewo, i w płaszczyźnie góra-dół. Ale robi to bardzo szybko i tak gwałtownie, jak był na jakimś kiku postawiony tak sztywno. Nie wiem, nie przyda mi się jeszcze. Może przy jakichś scenach dynamicznych, sportowych, dużo ruchu, ale nie wiem.
ostatni tryb uruchamiamy przyciskiem z przodu. Po wciśnięciu wchodzimy w tryb follow, czyli to samo co go, tyle że znacznie gładziej i płynniej. Kilka innych funkcji, skoro przy przyciskach jesteśmy. Przycisk POV, jeśli przytrzymany, włączy tryb uśpienia. Przydaje się on, jeśli chcemy coś zmienić z przodu kamery, a nie chcemy wyłączać i włączyć gimbala jeszcze raz. Niżej jest pokrętło, którym możemy kontrolować ekspozycję. Oraz jeśli wciśniemy przycisk LV 3 razy, gimbal zablokuje wszystkie przyciski. To spowoduje, że jeśli chcemy go chwycić tak naprawdę solidnie mocno, to nie musimy się bać o to, że jakieś ustawienie zmienimy przypadkiem. I tak, gimbali na świecie nie brakuje. Od takich do smartfona, po ogromne konstrukcje do kamer kinowych. Dlaczego wybrałem właśnie ten model, zamiast podobnie wycenionego Rolina SC od DJI? Okej, muszę przyznać, może i DJI ma więcej trochę fajnych bajerów i ciekawych rozwiązań, ale tu chodziło o jedną rzecz. Możliwość przełożenia rączki z dołu do góry i łatwe wejście w tryb niski było po prostu... Nic innego nie zastąpiłoby tego. Jest to bardzo przydatna funkcja, z której korzystam bardzo często. Można powiedzieć, że wybrałem funkcjonalność zamiast funkcji? Coś takiego, rozumiecie? Najważniejsze pytanie, jakie musimy sobie zadać, to czy w ogóle warto? Za cenę około 1800 zł? Ja jestem bardzo zadowolony i uważam, że w tej cenie nie ma nic lepszego. Jeśli ktoś woli Rolina SC, zapłaci około 300 wytaniej, ale wciąż dla mnie idealną opcją był właśnie Zhiyun Weibo S albo Zhiyun, nie wiem jak to się wymawia. Zdecydowanie polecam, jeśli ktoś szuka małego i lekkiego i silnego gimbala. Nie polecam kupować go teraz, w tym momencie, bo to nie jest idealny moment na kupowanie rzeczy. Ale jak już to wszystko się skończy, to czemu nie? Jak będzie można wyjść z domu, to postaram się nagrać coś ładnego dla was właśnie tym gimbalem i wrzucę link w opisie. Do zobaczenia!